gdyż pokrzepię duszę umęczoną i nasycę każdą duszę zgłodniałą. Księga Jeremiasza, 31 rozdział, 25 werset. Na podstawie książki Sary Young Jezus mówi do ciebie: długo piąłeś się pod górę i zaczyna brakować ci sił. Choć nieraz się potknąłeś, nie puściłeś mojej dłoni. Cieszy mnie, że pragniesz być blisko. Jest jednak coś, co mi się nie podoba. Twoja skłonność do narzekania. Możesz opowiadać mi o trudnościach szlaku, którym idziemy, kiedy tylko chcesz. Lepiej niż ktokolwiek inny rozumiem napięcie, jakie ci towarzyszy. Możesz spokojnie dawać wyraz swoim uczuciom. Rozmowa ze mną uspokaja twoje myśli i pomaga ci spojrzeć na świat z mojej perspektywy. Jednak wylewanie przed innymi swoich żalów to zupełnie inna kwestia. Jest to furtka do śmiertelnych grzechów, takich jak użalanie się nad sobą czy gniew. Ilekroć czujesz pokusę, aby ponarzekać, przyjdź do mnie i porozmawiaj ze mną o tym. Kiedy się na mnie otworzysz, napełnię twój umysł moimi myślami, a twoje serce moją pieśnią.